Popielony cały las, nie będzie nas, nie będzie nas. Nie umiemy tutaj być, to i nie będziemy, to i nie będziemy. Co się tyczy żab i ptaków, rydwie wiórek i ślimaków, rydwie wiórek i ślimaków. Niech to wszystko zawsze jest, pod warunkiem, że my też, pod warunkiem, że my też. Jak przestaniemy kiedyś być, to się gwiazdom będzie śnić, to się gwiazdom będzie śnić. Jak daleko nam do gwiazd, a blisko tak, gdy przyjdzie czas. I to jest prawda!
Prawdziwa prawda! Prawdziwa! Bo tak mi powiedzieli kiedyś tata i mama. Tak mi powiedzieli. Była profecja, była, prawdziwa była. Był prorok, był. I w to wierzy, i w to wierzy, w to wierzy, i w to wierzy. I w powiecie. 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 Powiecie nie należy do nikogo. Powiecie nie należy do nikogo. Na cztery wiatry. Rozpuszczone włosy. Splątane skrzydła ważki. Wiatraki wirują. Spódnice tańcują. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jestem powietrzem. Dmucha dusza, duje, wieje. Dmucha dusza, duje, wieje. Nabieram powietrza. Nie ma czym oddychać. Gorąco. Siekierę by zawiesił. Grozny 1996. Eksplozje są przeraźliwie głośne, zapierają dech, odbierają tlen. Dziadówek, 1 kwietnia 2013. Podeszłam blisko. Wyraźnie widziałam jego niebieskie oczy. Nie wciągam powietrza powoli, bo powietrza nie ma. Obroża przynosi się do żywej skóry. Łańcuch tak krótki, że ledwo mógł oddychać. Oddechy głębokie, aż tu nagle... Je! 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 I koniec. Cisza. Oczy krwawią, uszy krwawią, nos krwawi, ale to dobrze. Przeżyłam. Odeszliśmy. Upalne letnie dni nad polami stoi. Ciężkie, rozgrzane powietrze. Lecz nagle, tuż obok, na piaszczystej drodze, pojawia się powietrzny wir. Wir obraca się coraz szybciej i szybciej. Tańczy, tańczy w górę. To strela! Lecz rzuć wir kamieniem, a pojawia się kropla krwi. Ucieknie wietrzny pancerz. Jestem co najlepsze! Jestem z nim zakochana!
Oto jestem. Moja ręka, moje ciało, mój paznokieć. Stanowię jedność z kamieniem, na którym siedzę i z trawą, której dotykam. Z powietrzem, wypełniającym mi płuca. Pragnienie. Wiszą tam jak duchy, puste od treści, przypominając mi moje lenistwo, mój strach i wstyd. I co teraz? Jak to się skończy? Czy dopiero oddając ostatni oddech zrozumiem, kim mogłem być? Aeropagita naucza. Osioł, który gra na lirze. Rzeki, które płyną w górę. Każ sobie, by uczyła gramatyki. Niemi niechaj proszą o chleb. Psy kąsają pchły. Niechaj latają pieczone kurczęta. Kury zapładniają koguty. Zaprzęgaj wóz przed woły. Thank you.
Czym zachłyśnie się noworodek, gdy wyjdzie z brzucha matki? Marzenia! Marzenia! Małe marzenia, duże marzenia, każdy rozmiar, każdy kształt, każdy kolor, jaki tylko zechcesz. Marzenia, marzenia. Czy pan szuka marzenia? Mam wszystkie marzenia, o jakich marzych? O nie, nie, nie pani. Marzenia nie są za darmo. Za marzenia muszę zapłacić ciężką pracą. I nie tylko. Bo jeżeli nie zapłacisz, to pozostaną tylko snem. Marzenia! Marzenia! Marzenie nie jest roszczeniem! Chcę grać na gitarze. Może nie na jakąś wielką katastrofę albo magiczny koniec. Ale czekam. Wydawało mi się, że nie da się inaczej niż wcisnąć reset. Że musi być ten powrót do czystego, klarownego początku. A jest lipiec. I nic się nie stało. 26 kwietnia 1986. To była bardzo wczesna i ciepła wiosna. Uprawiałam ogródek i wszystko wschodziło, wszystko było bujne, wszystko bez użycia chemii. Pachniało żywicą. Wydawało nam się, że tutaj, pod lasem, wszystko jest już możliwe. Wtedy ktoś przybiegł z wiadomością o tym, co się stało w Czernobylu. I schowaliśmy się w domu. Myśleliśmy, czy może nie wejść do piwnicy. Odsłuchiwaliśmy zachodnie stacje radiowe. Przez następne miesiące dzieci już nie bawiły się w piasku. Jadaliśmy warzywa stare, coraz bardziej zeschnięte z poprzedniego roku i mleko mieliśmy w proszku, w paczce.
I zrozumiałam, że jesteśmy częścią większej całości, od której nie możemy uciec. Zaprzyjaźnij się z wolnością i niepewnością. Thank you.
proszę kogoś niebezpiecznego na tym matkę. Do mnie.